Witam Państwa w grze w ciemno, w teleturnieju, który jest przepustką do świata emocji, ryzyka i dużych pieniędzy. Naszym graczem jest pan Rafał Trzebiński, chemik z Włocławka. No myślę, że 20-30 tysięcy by mnie całkowicie satysfakcjonowało, chociaż jak wygram jakieś mniejsze pieniądze, również będę zadowolony. Witam panie Rafale, dzień dobry. Kłaniam się, witam. Dzień dobry, debiut w teleturnieju. To jest mój pierwszy występ w teleturnieju, także... Jak się pan czuje? Debiut. No, leciutko stremowany na początku, ale myślę, że to jest tylko początek. Postaramy się, żeby były duże emocje, dobrze? Mam taką nadzieję. Zaczynamy grę. Proszę bardzo. Moją pierwszą kopertą będzie koperta z numerem 8. Ja będę podawał, proszę stanąć tutaj. Proszę bardzo. Kolejna koperta, mam nadzieję szczęśliwa, będzie to numer 19. Proszę bardzo. A wie pan, jakie minusy mamy wśród kopert? No, zdaję sobie sprawę. Jakie? Minus 100%, minus 50%. Nie ma minus 50%. Nie ma. Nie ma. Ale w zamian za to mamy coś, czego nie da się przepołowić. Wycieczki i samochody osobowe. To tym milej mi to słyszeć. Proszę bardzo. Kolejna koperta, numer 23, poproszę. Proszę. To już mamy trzy koperty. Numer 39. 39 jest. I ostatnia koperta. Poproszę 45. I 45. Proszę bardzo i zapraszam na fotel gracza. Panie Rafale, proszę powiedzieć, kto pana dzisiaj wspiera? Dzisiaj w studiu jest ze mną małżonka, Kinga. Witamy panią, panie Kingo, dzień dobry. Witam, witam. No i w domu moja rodzina, teściowie, rodzice, syn. I super. I teraz powiem, na czym polega gra. Otóż najpierw czytam pytanie, po czym pan wybiera kopertę, o którą w tym momencie gry pan walczy. Ja z kolei czytam cztery warianty odpowiedzi. Jeżeli pan trafi na dobrą odpowiedź, koperta jest pana, a jeżeli na złą, to zniszczy pan w niszczarce. Możemy jechać? Zasady są jasne. Oto pierwsze pytanie dla pana Rafała. W którym mieście powołano do życia Euroazjatycką Wspólnotę Gospodarczą? Kopertę najpierw. Zagram o kopertę numer 8, poproszę. Bardzo proszę. W Aumaty, w Astanie, w Biszkeku czy w Duszanbe? No powiem szczerze, że odpowiedzi na to pytanie nie znam. Ale myślę, że odpowiedź pierwsza, mam nadzieję, będzie dobra. Odpowiedź A. Odpowiedź C. W Biszkeku w 2000 roku. Pytanie było trudne. Trudne było, prawda? Nie z mojej dziedziny. Tak. Rozumiem, że... Nie z chemii. Nie z chemii. Proszę bardzo, do niszczarki 8. Super. Bo kto wie, co tam było, prawda? Nigdy nie wiadomo. Tak jest. Cztery koperty do wzięcia i kolejne pytanie. Gdzie urodził się francuski filozof, matematyk i fizyk Blaise Pascal? Teraz koperta. Poproszę kopertę numer 23. Proszę bardzo. I warianty są takie. W Caen, w Lyonie, w Lyon czy w Clermont-Ferrand? To już bliżej pańskiej, prawda, dziedzinie. No tak, niemniej jednak ciągle daleko i na tyle daleko, że znowu mam problem. Szkoda, że na takiej kopercie akurat. Myślę, że postawię odpowiedź B. Lyon. Odpowiedź D. Clermont-Ferrand. Niestety. A szkoda, powiem. Też szkoda. Bardzo żałuję. Bo to była bardzo dobra koperta. Też bardzo żałuję, bo mam słabość do tego numeru. No ale trudno. Chce pan zobaczyć, co tam było? No, na początek tak. Proszę bardzo. Chciałbym zobaczyć. Bo czy mam szczęście? Rzadko się zdarza taka koperta. Co tam jest? Samochód osobowy. Samochód osobowy. Z ciężkim sercem niestety. To już nawet nie trzeba wkładać do środka, wszystko jedno.
Ale nie ma co. Trzy koperty już do wzięcia. Kto wie, co tam jest, prawda? Trzeba walczyć. Tak jest. I kolejne pytanie dla pana Rafała. W którym roku urodził się Arthur Conan Doyle, twórca postaci detektywa Holmesa? Która koperta? Koperta numer 39, proszę. Zgrzał się pan, jak usłyszał pytanie, tak? No, nie wiem, dlaczego mam taki ciężki zestaw pytań, no zupełnie. A może ma pan bardzo dobre koperty? Albo mam bardzo dobre koperty. 1857, 58, 59 czy 60? No niestety muszę strzelać jak w poprzednich razach. Mam nadzieję, że tym razem chyba szczęśliwie. Postawię na odpowiedź B. Niestety nie. Niestety rok nie. Później. 1859 C. 59, no. Szczęście mi chyba nie sprzyja. Chce pan zerknąć, co pan tam miał? Nie, tą kopertę zostawię. Zniszczymy, tak? Zniszczymy ją. Proszę bardzo. Trzy zniszczone, ale dwie jeszcze może pan mieć. I przedostatnie pytanie dla pana Rafała. Jak brzmi nazwa stolicy Autonomicznej Republiki Komi w składzie Federacji Rosyjskiej? Która koperta? Koperta numer 45, proszę. Proszę bardzo. Ułan-Udę, Sarańsk, Kyzył czy Syktywkar? Znowu z prostszych, prawda? Mamy. Tak, to jest jedno z prostszych. Wszyscy wiedzą, tylko chcą sprawdzić pana. Czy ktoś może mi pomóc w pytaniach? Siła wyższa. Siła wyższa. Dużo tutaj nie podpowiem, może A, ja tak samo strzelam. Rozumiem. Pytania są ciężkie. Strzał. Tak jak żona może podpowiada, A. Ja też. W takim razie poproszę odpowiedź A. W razie czego pan zrzuci na żonę? Niestety nie. Syktywkar. Odpowiedź D. Nie chce pan zobaczyć, co pan tam miał? Nie chcę sobie rozbudzać apetytów. Niestety myślę, że chyba nie, bo nie uśmiechnęło się szczęście. Myślę, że koperta była dobra, bo... Bardzo dobra. Bardzo dobra. Mm. Tak też czuję. Szkoda tylko, że nie mam szczęścia w odpowiedziach na pytania. Bardzo chciałem zagrać i pograć tutaj. No ale jeszcze mam pan jedną kopertę. No, mam nadzieję, że ta ostatnia, chociaż niewiele, ale... Czy oglądamy, czy nie? Dobrze, obejrzyjmy. Może być ciekawe. Proszę bardzo. Bo to jest najlepsza koperta z możliwych. Proszę. Proszę bardzo, 100 tysięcy. Przeszło koło nosa. 100 tysięcy. Poszła i przed panem gra ostatnią kopertę, kopertę z numerem 19. Oto pytanie. Jak zwyczajowo nazywamy złośliwe, szkodliwe programy, które zakłócają pracę komputera? Bakterie, wirusy, rykecje czy wolne rodniki? No myślę, że w tym przypadku odpowiedź będzie prostsza. Będzie to z całą stanowczością i pewnością odpowiedź B. Wirusy. Super. Udało się wygrać jedną kopertę. Tamte, co poszły, były bardzo dobre, prawda? Jednej pan nie chciał obejrzeć, tak? Tak, teraz właśnie jej żałuję, bo mogłem zobaczyć. Właśnie, ale... coś by się wyjaśniło. Było auto i 100 tysięcy, tak? 100 tysięcy. A co zrobimy z tą? Czy chce pan ją sprzedać? Tak, chcę ją sprzedać, ponieważ chcę grać dalej. W związku z tym chcę sprzedać tą kopertę. Za ile? Ja myślę, że na początek, jeśli mogę zaproponować, żebym miał również coś po swojej stronie, z czym mógłbym z panem grać, 3000. Wydaje mi się niewygórowana. Nie rozumiem. Cena. Że 3000 mam za 19 dać. Tak pan proponuje? Ja myślę, że na początek tak, ponieważ mam nadzieję, że nie jest to koniec naszej gry, a dopiero początek. W związku z czym proponuję 3000. Chyba, że pana sugestia, przepraszam. Nie, zgoda, proszę 3000.
Proszę bardzo, 3000 dla pana. I 19 moja. Tak? Na razie tak, tak. Na razie mamy taką sytuację i ponieważ mam jakieś pieniążki po swojej stronie, niech mi wolno będzie zaproponować, może włączymy jakąś kopertę do gry, którą mógłbym za te, powiedzmy, 2000. Czyli chciałby pan za 3000 kupić jakąś kopertę ze stołu, tak? Wolałbym kupić za 2, zostawić 1000 i mieć kopertę ze stołu, tak żeby ją włączyć do gry. Dobrze, a którą by chciał pan kupić? 37 numer. 37, tak? O 37 za chwilę porozmawiamy. Tylko mam pytanie. Dlaczego pan za 19 zażądał tylko 3000? Mogłem zażądać więcej, choć nie wydaje mi się, bym na początku gry uzyskał wysoką cenę, więc chcę też poczuć, jak to jest troszkę tutaj popracować z panem. Więc popracować, a w jakim sensie? Miałem na myśli oczywiście pograć wzajemnie. I wydawało mi się, że 3000 to taki standard na początek, żebym ja się poczuł też swobodniej, żebym się oswoił z tym, co jest. Jest niewiele, w związku z czym muszę ostrożnie podchodzić do gry. Dobrze. Ja na początku panu pokażę 19, co pani sprzedał, dobrze? A potem porozmawiamy o 37, zgoda? No bo 19 moja, prawda? No. Proszę zobaczyć, co pan oddał za 3000. A czy musimy ją sprawdzać już teraz? Czy jeszcze możemy ją zostawić? No chciałbym, moja koperta. Kupiłem za 3000, tyle pan zażądał, dałem. Zaskoczył mnie pan, że pan tak mało chciał. Ile tam jest? W kopercie było okrągłe 100 tysięcy, czyli jedna z wyższych wygranych. Wiedziałem, że mam dobrą rękę do kopert. No. To, że bardzo dobrą pan ma. Przypomnę, co pan miał. Miał pan samochód. 2 razy po 100 tysięcy. I 2 koperty, których pan nie chciał otworzyć. Ja proponowałem. Pan nie chciał. Tak. W jednej było 30 tysięcy. A w drugiej 5. W sumie? 35 i 100, 135. 235 tysięcy i samochód. No, kwota ładna. Imponująca. Miał pan dobrą rękę. No, ale za 3000 pan sprzedał, prawda? Proszę, 100 tysięcy do niszczarki. Żona nie jest zadowolona. Żona nie jest zadowolona i mnie martwi, że pan żona mówi, że miałem dobrą rękę. Większą sumę. Proszę powtórzyć. Żona sprzedałaby za większą sumę. Tak. Nie wątpię. Trzeba się słuchać żony. Dobrze, pan chciał kupić za 2000 którąś kopert, tak? Tak, chciałem kupić kopertę numer 37 za 2000. A jeszcze jakąś inną może? Dodatkowo czy zamiast 37? Nie, zamiast. Zamiast 37. Wziąłbym 37. Myślę, że zostaniemy przy tej. Mam nadzieję, że dobra pasta w losowaniu kopert. 37 na razie na sprzedaż. Bo pan ma za mało pieniędzy na nią. Czy taka dobra? Dobra. Dobrze. Dobra, dobra. Dobrze, w związku z tym, jeżeli 37 jest na razie nie na sprzedaż, mam nadzieję, że zarobię na tą kopertę, to poproszę kopertę numer 7. Siódemeczka. Za 2000, tak? Za 2000. Proszę bardzo. Może pan ją przynieść teraz? Oczywiście, dziękuję. Że tak. A może 7 na 8 pan zamieni? A 8 zniszczona, tak? Zniszczona. 8 jest zniszczona. Na nie chwilę popatrzę. No dobrze, może być 7. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy pan chce kupić za 2000 siódemkę? Tak, chcę kupić za 2000 siódemkę. Poproszę 2000, się zgadzam na to. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I siódemeczka jest pana i 1000 zł. Tak jest.
Dobrze, jest koperta, są pieniążki, to już źle to nie wygląda, Kinga. Czy w związku z tym, że pozostał mi jeszcze 1000 złotych, czy mógłbym do gry włączyć kolejną kopertę? Kupić coś, tak? Tak. Czy jest taka, którą mógłbym kupić za 1000 złotych? A którą? 37, rozumiem, nie wchodzi w grę, ponieważ... Teraz już 37 może być. Jak pan ma 7, to może pan dowolną sobie wziąć. 37 sobie proszę przynieść. Dobrze, poproszę 37. I za 1000, poproszę, tak. Weźmy ją ze stołu i za 1000 sprzedam. Koperta numer 37. Dziękuję. Proszę bardzo. I poproszę 1000 zł. I 37 jest pana, tak? Tak jest. No i fajnie. Kończymy grę? Nie, no myślę, że nie. Jeśli można, pieniędzy już nie mam, ale... Czy mógłbym poznać pana zdanie na temat kopert, które mam? Czy moglibyśmy jeszcze kolejną kopertę włączyć, chociaż nie mam pieniędzy, powiem szczerze, ale... Czy jest taka możliwość? Czy nie za dużo kombinacji? Wychodząc z jedną na początek, to rzeczywiście trudno. Mając 5 od początku łatwiej jest wymieniać się, w cudzysłowie handlować. Natomiast myślę, że i tak już jest nieźle. Są 2 koperty. Tak, ale panie Rafale, swoją szansę już zmarnował, prawda? Bo pan miał 100 tysięcy w ręku. Mam nadzieję, że nie. Sprzedał pan za 3 tysiące. Teraz pan próbuje no coś tutaj wyciągnąć, włączyć jakieś koperty i tak dalej. No staram się. Włączyliśmy 2. Mam 2 koperty. I ja chciałbym, żeby pan już zatrzymał sobie te koperty na pamiątkę. Dobra pamiątka, gwarantuję panu. Długo pan będzie pamiętał o naszym programie. Mam nadzieję, że tylko pozytywnie. Kinga? Dobrze, a czy są jakieś w ogóle opcje jeszcze, z których możemy skorzystać? Bo rozumiem, że dobrać już 3 nie mogę, ponieważ swój limit dobrych wyczerpałem. Okazji. Czy jest jeszcze jakaś opcja, z której moglibyśmy skorzystać ewentualnie? Myślę, że nie. Czyli to są tak dobre koperty, że już lepiej się nie da. No, myślę, że już byłoby za dużo kombinacji tutaj. W domu pan sprawdzi, czy tu, przy nas? No powiem szczerze, że chciałbym jeszcze pograć. No, wiem, że początek był nie najlepszy z pytaniami. Dobrze, a może za te 2 koperty ja panu zaproponuję 5000. I na tym kończymy grę. Kinga? Kinga, co o tym sądzisz? Szczerze mówiąc, nie wiem. No musisz wiedzieć. Nie wiem, patrzę się tutaj w oczy pana i piszę i próbuję coś odgadnąć. Nie odgadniesz. Za daleko pani siedzi. Coś za szybko się zgodzi na te 2 koperty. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobrze, to ja bym sprzedał bardzo chętnie jedną z tych kopert za 2,5 tysiąca, tak żebym miał na swojej puli w gotówce 2,5 tysiąca i jedną z kopert, które leżą przede mną. 5002. Chce pan mieć koperty na pamiątkę? Bardzo bym chciał mieć... to co bym chciał, to oczywiście... Moje marzenia. Jedną kopertę, może 2 koperty i gotówkę, być może to za dużo. Chciałbym jedną sprzedać. Jeśli się pan oczywiście zgodzi. No trochę byłoby nie fair. Bo wie pan dlaczego? Nie bardzo. Pan miał jedną kopertę, prawda? I pan teraz wyszedłby i z pieniędzmi, i z kopertą jedną. To jak to jest? No taki był mój zamiar. Pan zasłużył tylko na jedną kopertę w grze. Tak, to prawda. Pan pozwolił mi wyciągnąć 2 i w związku z tym faktycznie sytuacja jest dosyć interesująca. Natomiast nadal... Sprzedaje pan za 5 tysięcy? Nie, w takim układzie nie sprzedałbym kopert. Jeżeli można, sprzedałbym jedną z tych kopert, natomiast 2 za kwotę 5 nie, chyba że... Mógłbym od pana dostać 10 tysięcy po 5 za kopertę. Ja myślę, że to są dobre koperty. Ufam w to, że mam dobrą rękę do kopert. Którą pan sprzeda? Myślę, że sprzedam kopertę numer 7, jeżeli wchodzi w grę. Nie. Za żadną kwotę? Dam 6 tysięcy za 2.
bardzo ciekawa oferta. Bardzo. Właściwie już jestem zadowolony. Natomiast czuję, że te koperty naprawdę są dobrymi kopertami. Aha. I no nie chciałbym się upierać bardzo, bo nie to jest moim zamiarem, ale myślę, że 10 tysięcy one są warte. Lub sprzedaż jednej za 5. Koperty numer 7. Było 2,5. A teraz 5? Pan też podbił stawkę. Jak podbiłem? Z 5 na 6. Myślę, że są dobre koperty. I pan z tego powodu się zmartwił? Nie, cieszę się. No. Cieszę się i... Ja podbiłem, a pan jeszcze wyżej. Mam takie przeczucie, że to są dobre koperty. Kinga, co o tym sądzisz? 6 tysięcy? Boję, że w jednej jest 0. No też tak może być. No, oczywiście, że tak. Rozumiem, że inne koperty już nie wchodzą w grę. Nie, na razie jest. Tylko zastanawiająca jest ta 37. Zostawić? No właśnie nie wiem, dlaczego tutaj pan Ibisz nie chciał jej na samym początku sprzedać. Albo w jednej jest 0, albo w 7, albo w 37. No. Ja bym obstawał przy sprzedaży koperty numer 7. Jeszcze raz? Sprzedaż koperty numer 7, jeżeli wchodzi to w grę, jeżeli pan oczywiście akceptuje. Nie. No nie, bo ja chcę dwie kupić. Dobrze, to jeżeli można, to poproszę za 8 tysięcy, jeśli... Obie. Obie koperty za 8 tysięcy. Chyba nie, najwyżej wyjdziemy z zerem. Nie, sprzedam obie koperty za 8 tysięcy. Uważaj. 8 tysięcy. Nie? Nie. Tak czy nie? Jak gramy w ciemno, no to gramy mamy w ciemno. Mamy tu rozbieżność, no ja też gram w ciemno. Kinga, czy zostawiłabyś kopertę numer 7, czy 37? Ja bym chyba zostawiła dwie koperty. No to teraz zupełnie już mamy sytuację skomplikowaną, przynajmniej ja. Zostawiamy dwie? Zostawiamy, najwyżej z niczym, wiecie. Nie, z niczym to nie możemy. Z mojej strony była propozycja 6 tysięcy, prawda? Pan 6 tysięcy, tak. Tak. To ja proponuję 7. Siedem tysięcy to jest rzeczywiście bardzo duża kwota. To jest kwota, która jeszcze przed chwilą wydawała mi się nierealna. W tej chwili już jest na puli. W związku z czym nadal jestem utwierdzony w tym, że to są dobre koperty. I siódemkę myślę, że warto byłoby sprzedać. Że warto byłoby sprzedać siódemkę. Czyli że to jest dobra koperta i warto ją sprzedać, tak? Ponieważ mam nadzieję, że to ciągle nie jest koniec gry, to myślę, że na tym etapie tak. 8 tysięcy chciał pan za dwie koperty. Czy to jest aktualne? Ja myślę, żeby zostawić się dwie koperty. No, żona podpowiada, żeby dwie koperty zostawić. Może ma rację, może faktycznie. Powiem szczerze, że... Im dłużej się zastanawiam, tym więcej wątpliwości nabieram. Ja daję 8 tysięcy. Żona mówi, że dwie koperty zostawiamy, więc wiem, że przed chwilą chciałem 8 tysięcy faktycznie. Być może to jest tak, że w miarę jedzenia apetyt rośnie. Ale też mi się wydaje, że te koperty naprawdę są dobre. Te koperty naprawdę są dobre, w związku z czym myślę, że warto je zostawić nawet za proponowaną kwotę 8 tysięcy w tej chwili. No to dobrze. Ile pan chce za te koperty? Ja myślę, że naprawdę warte są dużo więcej, przynajmniej takiego przekonania nabrałem teraz. Przed chwilą mówiłem 8, rzeczywiście. Natomiast wydaje mi się, że tak jak już powtórzyłem, powtarzam, są więcej warte 15. Daję 10.
zostawiamy koperty. Ja myślę, że 15 Kinga to jest kwota dosyć... Ja bym zostawiła koperty mimo wszystko. Obydwie? Tak, nawet za 15. Obydwie. Czy w związku z tym możemy trzecią kopertę włączyć? Czy nie ma takiej opcji? Żeby trochę tutaj... Możemy. Nie, nie. Chce pan? Nie. Ja bym zaryzykował. Nie. Kinga, ja bym zaryzykował. To jest rzeczywiście gra w ciemno i myślę, że... Jeżeli jest taka możliwość, której przed chwilą nie było, to ja bym z niej skorzystał. To którą by pan chciał? Z tych kopert, które leżą na stole, wybieram kopertę numer 25. 25, tak? Tak. I te dwie pan wymieni na jedną? Nie, nie, 25 bym chciał włączyć do gry w jakiś sposób. W jakim sensie? W takim sensie, że... Nic nie płacąc? Nic nie płacąc, bardzo bym chciał mieć trzy koperty. Czy to jest możliwe? I bardzo bym chciał potem sprzedać jedną z nich. Czy może pan mi powiedzieć, w jaki sposób chce pan włączyć trzecią kopertę? Pytając się pana, czy jest to w ogóle możliwe, czy jest taka opcja? Jest, tylko w jaki sposób, na jakich warunkach? Dobre pytanie. Powiem szczerze, zależy mi bardzo na tym, żeby mieć pewny wachlarz kopert, który da mi możliwość negocjowania z panem. I sprzedałbym panu jedną z tutaj leżących kopert za 3000. Tak bym został z 3000 z kopertą numer 25, do której nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że jest jednak dobra. I z kopertą numer 37. Czyli chce pan mi siódemkę sprzedać za 3000, tak? Dobrze rozumiem? Za 3000, tak. I? Zostać z kopertami numer 37 i 25. I jeszcze wziąłem 25, zostało. Tak. To inaczej się nazywa. To się nazywa, niech pan mi zamieni siódemkę na 25 i da mi 3000. Bo nadal będzie pan miał dwie koperty i jeszcze 3000. Dobrze myślę? Tak, i tym sposobem miał dwie koperty i 3000. A chce pan mieć 5 kopert? Mogę dać panu 3 w prezencie. I będzie pan miał duży wachlarz. I bo to ciepło jest. Chce pan się powachlować, mogę to panu zafundować. Jeszcze większy faktycznie problem. Kinga, proszę cię o pomoc. Ja myślę, że za łatwo poszło o te dwie koperty. Tak, tutaj. Tak, tak. Mogę dać 3 nawet jeszcze. No. Będzie pan miał wachlarz. Kinga. Powachluje pan się, albo żonę pan powachluje. No zrobiło się ciepło. Zrobiło się ciepło. Co proponujesz, Kinga? Bo ja powiem, że... Ja myślę, że pan Ibisz za szybko się zgodził na to 25, żeby wymienić tą siódemkę. No jeszcze się nie zgodził. Może 25 nie, może jakiś inny numer. A który? 29? Jest tam 29? Jest. Jest koperta 29. Dobrze, może siódemkę wymienimy kopertę na 29? Siódemkę? Tak, z dopłatą. Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym prosił. Dobrze, czy może pani przynieść 29? Dziękuję. I teraz tak, 29 jest pana, żona wybrała, prawda? Tak. A siódemkę proszę do niszczarki. Bez sprawdzania. No bez! Oj, czuję, że będę żałować. Prezent od żony. Oj, to brzmi ciekawie. Chyba wymienimy ją jak wszyscy. Brzmi zachęcająco. Teraz proszę otworzyć 37. To pana koperta jest. Proszę bardzo. Czyli 37 kończy grę? Tak szybko, już otwieramy? Tak, 37 kończy grę, tak. Znaczy ona ciągle jest jeszcze po mojej stronie, jeśli można. To no jest, ja ale zostanie w grze jeszcze 29. Wolałbym zostawić 37. Ja od początku mówiłem, że 37 jest moją szczęśliwą liczbą i nie chciałbym to się... może ale 29 wybrała żona.
za 7, a 37 było niedyskutowane na razie. Może wymieńmy szybko tą 29. Ja bym tak szybko nie wymieniał, ale 37 też bym się nie chciał pozbywać. Natomiast rozmawialiśmy jeszcze o tym, że jeżeli dostanę 29, to również z 3000. Proszę bardzo. Ile? Tu mam 3000, prawda? Tak. Proszę uprzejmie. Z 3000. Coś jeszcze mogę panu dać? Co ja mogę dla pana zrobić? Usługi dla ludności prowadzę tutaj. No powiem, czym mogę służyć? No powiem szczerze, że dostałem 29 wszystko. Może sprzedać, bo coś... No dopiero ją wzięliśmy, Kinga. Nie no, szkodzi, ale nie, ja tutaj widzę... Nie, prezentów się nie sprzedaje. Nie wypada. To zamienimy. Nie wypada też. Wypada, to jest pani gra wybrała, w ciemno. Pan nie śmie nawet. Ja wybrałam, ale mąż gra. To sobie pograł. No... Pani mu zafundowała 29, a teraz się boi. A chłopina sobie pograł. Bo coś widzę, że się głos pana zmienił. A w którą stronę? Że boję się, drży mi głos ze strachu. Nie, 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 nie ze strachu. Dobrze, rozumiem, że koperta 37 i 29... Po prostu są inne emocje. Na razie są moimi kopertami, tak? I 3000, która leży na... No, jeszcze panu dorzuciłem trójkę. Bo pan miał jedną kopertę, prawda? Miałem jedną kopertę. A teraz pan ma 2 i 3000? To jest sztuka negocjacji. Jest pan dobry? Nie wiem, czy to świadczy o sztuce negocjacji. Zależy mi na grze i na razie póki co gram. W związku z czym na razie jestem zadowolony. Słucham pana propozycji. Co teraz? Ja myślę, że te obydwie koperty, mam nadzieję, że są dobre. Nie są dobre. Ja myślę, że są dobre obydwie koperty, 29 i 37. I ja bym te koperty zostawił. Dobrze. Oglądamy. Ja bym wymieniła 29, jeżeli mogę się tutaj jeszcze odezwać. Kinga, dopiero wzięliśmy tą kopertę. Ja myślę, że to był dobry wybór. No nie szkodzi, ale ja jestem kobietą i nie wypada. Szybko zdanie zmieniam. Pani Kingo, to nie da się tak wymieniać, nie wiem, to jabłko mi się nie podoba, ze stołu na stół, no to nie. I tak już dużo tu zrobiłem dla państwa, prawda? Robię co mogę, żebyście byli zadowoleni. Jesteśmy zadowoleni. Ja myślę, że na tym ta gra polega, żeby koperty wymieniać, sprzedawać, dobierać i żeby no, właśnie. Oby tylko skutek tego był dobry. Ja się na wszystko zgadzałem. Nawet proponowałem, no, 10 tysięcy proponowałem za koperty, prawda? Na czysto, na koniec gry. Rzeczywiście tak było. Nie zgodził się pan, powiedział pan 15. Chociaż pan najpierw chciał 8. Prawda? Dałem tak nawet jest. 10, nie chciał pan. Tak jest, być może emocje wzięły górę. To co, oglądamy? Obejrzymy koperty. Koperta 37 na pewno jest dobra, co do 29. Mam mieszane uczucia, ale... Ja też mam mieszane. 37 jest dobra. 37 zostawiam. Natomiast... A 29 oglądamy, tak? A co mogę zrobić z kopertą 29? Czy mam jeszcze jakiś wybór oprócz oglądania? Powiesić sobie nad łóżkiem. I żonie pokazywać. Zobacz, co mi dałaś. No to niewielki. Pamiątka. To niewielki wybór, w związku z tym no chyba będę zmuszony obejrzeć. No. Jeżeli nie mogę. To oglądamy. Dobrze, oglądamy kopertę numer 29. Ma pan jeszcze szansę te dwie koperty sprzedać? Koperty numer 37 myślę, że nie sprzedam. I będę się trzymał tego numeru. Żona wybrała kopertę numer 29, ponieważ jest to data urodzin naszego syna i myślę, że stąd się wziął ten pomysł. Ja też kopertę 29 myślę, że jest dobra. Chociaż, jak mówiłem, mam mieszane uczucia. W związku z czym, za ile mógłbym tą kopertę sprzedać? Bo nie jestem stuprocentowo pewny. Jeżeli pan proponuje, że mogę ją sprzedać, za ile mogę tą kopertę sprzedać? Znaczy, ja myślałem, że pan się domyśli, że tam jest minus. Nie, nie domyślam się. No jak? Nie jestem pewny. Dałem 3000, dorzuciłem, tak panu sobie po prostu dorzuciłem, że pan miał. Ja myślę, że tam nie ma minusa. Ja myślę, że jest. Myśli, że jest? To trzeba będzie wybierać.
Ja kiedyś panu mówiłem, że 10 tysięcy za dwie koperty, prawda? Na koniec gry. Tak. Możemy powrócić do tej opcji. 10 tysięcy. Dwie koperty. Wszystko, co pan ma za 10 tysięcy. Kiedyś pan odmówił, prawda? A teraz może się pan zgodzi. Raz odmówiłem, rzeczywiście. Ja bym kopertę 37 zostawił, uparłbym się przy tej kopercie. Sprzedałbym kopertę 29, ponieważ ona jakoś tak wyskoczyła faktycznie w środku. Nie była chyba do końca przemyślana. Nie wyskoczyła, pan sam chciał. 29? Tak. Małżonka. Ale pan chciał dodatkową. Pan chciał dodatkową, a żona wybrała 29. Tak, ja chciałem 25. Mhm. Rzeczywiście chciałem kopertę numer 25, wyszła 29. W związku z czym sprzedałbym kopertę 29, zostawiłbym kopertę 37. Panie Rafale, czy pan pamięta, co mówiłem? 10 tysięcy za wszystko, co tu leży. Mówiłem, że w 29 jest minus. To dlaczego mam go kupić? A czy jest jakaś szansa, żeby go oddał po prostu? Dobra, ja myślę, że musimy powoli kończyć grę, bo ja proponowałem 10 tysięcy, pan nie chciał. Proszę bardzo, oglądamy koperty. Którą najpierw? Znaczy ja bym, jeśli można, to bardzo bym prosił. Chciałbym się wycofać z tej koperty numer 29 i ja ją oddam razem z tymi 3000. Nie chcę tej koperty, nie czuję jej. Być może wcale nie jest taka najgorsza. Panie Rafale. Słowo się rzekło. Albo pan w komplecie zostawia, albo w komplecie pan sprzedaje. Za 10 tysięcy. Tak. Jeszcze aktualne. Myślę, że tak. Skoro żona tak mówi, ja powiem szczerze, że cały czas wydaje mi się, że 37 jest bardzo dobra, 29 mniej, ale... To jest dobra oferta, którą pan daje, rzeczywiście. 10 na koniec gry. 10 na koniec gry. Sprzedaje pan? Sprzedaję. Proszę, 10 tysięcy. Proszę bardzo, tu ma pan 10 tysięcy. Koperty moje, tak? Tak. Oglądamy? Oglądamy. Oglądamy 37. No mnie 37 bardzo przekonuje, powiem szczerze. Ja bym zagrał oglądamy, 37. Oglądamy, wszystkie oglądamy. Ja bym zagrał o 37, ale... Chce pan kupić, tak? Jeżeli jest taka możliwość w rozsądnej cenie, to myślę, że bym... Ile by pan dał? Kinga kupujemy, bo to rzeczywiście jest decyzja chyba w tym momencie najważniejsza i punkt zwrotny może być. Kinga. No teraz to już ty decyduj. Za 2000 kupiłbym kopertę 37. 2000 kosztuje 29. A 37? Wszystko, co pan ma. 10 tysięcy. Ja myślę, że wszystkiego to nie postawię. To jest rzeczywiście gra w ciemno, ale... ryzyko wydaje mi się dosyć duże w tym momencie. Z tą pulą, którą mam, mając na uwadze początek, który się zupełnie nie udał. W związku z czym, jeżeli koperty 37 nie można odkupić za kwotę 3000, wówczas pozostaniemy chyba przy kwocie 10 i zostawimy koperty. Żona nic nie mówi. Żona nic nie mówi. Ja myślę, że tak. Jeżeli nie można za 3000 kupić 37, to zostaniemy przy takiej może opcji, jaką... Może zaryzykujemy i jednak kupimy. Za 3000 bardzo chętnie. No dobrze, nie chciał pan kupić ani 29, ani 37. Pan ciągle mówił, że 29 jest zła. No takie tak? Miałem wrażenie. Może nie do końca, ale...
Nie jestem przekonany, nie byłem. To zobaczmy nawet, to zobaczmy najpierw 29, bo nawet za 2000 nie chciałbym kupić. 29, mógł pan mieć za 2000. Czuje pan, że to jest zła koperta, tak? Można było mieć za 2000. Minus 100%. Minus 100%. Zniszczmy teraz, tak jak pan czuł. I 37. Pan czuje, że to jest dobra koperta, prawda? Tak mi się wydaje. Tak od początku czułem i... I nie chyba... kupuje pan za 10 tysięcy? Myślę, że nie. Proszę zobaczyć, co tam jest. Można było mieć tą kopertę za 10 tysięcy, prawda? Tak. Proszę zobaczyć, czy zrobił pan dobrze, czy nie. Może weźmy tą kopertę. W końcu to jest gra w ciemno, prawda? No jest to gra w ciemno, rzeczywiście. Pieniądze na stole nie są taką zagadką, jak to, co się znajduje w tej kopercie. Od początku byłem przekonany, że 37 jest dobre. Żona jest za. Ja od początku byłem przekonany. Pan mówi, że myślę, że jest też dobra. Zaryzykuję i sprzedam ją za 10 tysięcy. Dobrze, oglądamy, co tam jest? Oglądamy. Myślę, że oglądamy. Proszę bardzo. Czasami się ma szczęście, czasami się go nie ma. Mam nadzieję, że będzie to koperta szczęśliwa. Samochód osobowy! Jest! Samochód osobowy, proszę bardzo. To jest wygrana w grze w ciemno. Gratuluję. Serdecznie dziękuję. Proszę bardzo. Grało mi się bardzo przyjemnie. Zachęcam wszystkich do spróbowania sił. Dziękuję. Dziękuję bardzo, gratuluję. Jeżeli państwo chcą wygrywać duże nagrody w grze w ciemno, zapraszamy. SMS o treści start pod numer 75550. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, gratuluję. Do widzenia. Widziałem.